Wchodzimy, podusz książkę, obróć się tyłem. I tak nie umiem czytać. W dzisiejszym materiale, moi drodzy, ponagrywamy troszkę w klimacie więziennym. Zobaczymy, z czym musi się borykać grupa interwencyjna służby więziennej. Wystąpimy w obydwu rolach, zarówno jako osadzony oraz jako funkcjonariusz GISW. Ciekawy materiał nadchodzi. Panowie, ja jestem niewinny! Najbliższe dwa materiały będą przeładowane akcją. Praca w grupie interwencyjnej służby więziennej jest specyficzna, ponieważ funkcjonariusze w zasadzie w ogóle nie używają broni palnej w stosunku do osadzonych. Z tego względu muszą mieć bardzo dobrze opanowaną pracę zespołową, w której liczy się taktyka i zaufanie. Pamiętaj, że subskrybując kanał wspierasz jego rozwój. Jeżeli jakimś cudem wbijecie 80 tysięcy polubień, to jak zwykle przedwcześnie odblokujemy drugą część materiału, a wierzcie mi, jest na co czekać. Nasze gry i zabawy zaczynamy klasycznie od testu sprawnościowego. Zobaczmy zatem, czy jest on trudniejszy od tych poprzednich. Test sprawności fizycznej kandydatów oraz funkcjonariuszy grupy interwencyjnej służby więziennej. To jest jakby taki test na samym początku dla kandydatów, żeby wyłonić jakby najlepszego. Później jest weryfikacja psychologiczna i taki 3-miesięczny okres adaptacyjny u nas. No i po tych 3 miesiącach mamy taki właściwy test, gdzie jesteś w całym oporządzeniu. Ten test będziesz jutro realizował. Okay, dobra, więc to jest już taki cięższy test. Nie musi być cięższy. Być luźno. Okay. Czyli rozumiem, że też nikomu nie można demaskować wizerunku, tak? Za bardzo, że musicie być cały czas też nagrywany, tak? No. Waga. Ale oszukuje ta waga. Co, nie dobrze. Ile wyszło? Nie, no. 2 kg. O! Jest mistrzu. Drago. Brzmi pieszczotliwie. To jest na przykład konkretna rasa, czy to... Wczoraj belgijski, ale to trochę przerośnięte. Można głaskać, nie? Co, raczej nie. Ciężkie życie. Dobra, pierwsza konkurencja może zaprezentujemy ci. Czyli skłony mięśni brzucha, najważniejsza sprawa. Nogi zahaczone, kąt mniej więcej 90 stopni. Nogi mniej więcej na szerokości barków, ręce splecione na karku. Wykonujesz w miarę równym tempie, minimum na zaliczenie to jest 35 minut. Pierwszy raz zaliczę. Może... Jak będziesz gotów, to daj znać, bo kiedy jest gotowy. Dobra. Start. Gotów? Już? Tak, zlecisz. 3, 4, 12, 13, 18, 19, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 48. Przechodzimy na wyciskanie sztangi leżąc. To ile było? 48 i ile się robi normalnie minuty? Co u nas średnia to jest gdzieś 45-50. Ale wydaje mi się, że nie liczymy jakoś wolno, ty. Przechodzimy dalej. Wyciskanie swojej wagi, czyli ważysz 100 kg. Minimum na zaliczenie to jest 10 powtórzeń. Póki co mogę być kandydatem do służby więziennej. Dokładnie do grupy interwencyjnej. A, to już podstawowy egzamin do interwencyjnej grupy już. Czyli już do elity. U nas to wygląda tak, że właśnie robimy ten podstawowy kurs, egzamin, który ty przechodzisz teraz. Później jest weryfikacja psychologiczna. Ci najlepsi przychodzą, nie jest tak, że ci, co, nie wiem, wszyscy spełnią zadania, wymogi, to, że przychodzą i tam dalej są eliminowani, tylko już jest eliminacja taka. Tak, już dobra, to lecimy. To czas start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 15, 16, 19, 20. Połowa czasu. 23. Czas 24. Ale śliska. Pompa, dobra. Podciąganie na drążku, minimum 8. Zasada ta sama co poprzednio, im więcej, tym lepiej dla ciebie. Boże, jak od razu panowie. Trzeba było mniej powtórzeń zrobić. Ale klata zawsze wymaga. Taką weryfikację tych testów, co będziesz dzisiaj przechodził, mamy co roku. Kamuflażowo to podobnie jak w kontrterrorystach się czuje. Mieliśmy wcześniej inny kolor, jak żeśmy powstali na początku, czyli czarny, ale teraz ujednolicili wszystkie służby. Podciąganie, nie wiem, jak chcesz możemy cię zaprezentować, ale no, nachwyt, proste ramiona. No i drążek oczywiście na brodę. Dobra. Czas, start, minuta czasu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10, 11, 12, 17, 18, czas, połowa czasu, 19, 20.
Super. Zaliczone. Okej, okay, czyli z siłowych mamy zaliczone. Przechodzimy na dół, na tor przeszkód i kolejne konkurencje. Dobrze. Nie można się podpalać, bo całe dwa dni przed nami. Chłopaki poszli, zanim pójdziemy na kolejne miejsce bez kitu. Naprawdę zaczynam rano, bez absolutnie niczego. Wolałem dłużej pospać. Jak czy inaczej dzisiaj jeden błąd już mam do skorygowania, który popełniłem wcześniej, wam mówiłem. Akurat z ojcze hydrancik. Od hydrantu moja nazwa do nawodnienia, jako źródło wody. I sobie zalejemy, albo nie zalejemy, bo zostawiłem łyżkę. Nie mam łyżeczki. Raz. O, buzuję. Ale prowizorka. To wszystko tak na szybko, bardzo łatwo. Na takich nagraniach. Odwodnienie. Dobra, ginę. Nie wiem, czy kamera łapała, ale ja mówię, ani nie srałem, ani nie jadłem nic. Ja zaczynam robić te brzuszki, zrobiłem 10, no 15, 16. Kamera pod moją dupą nagrywa. 24, 25, mowa czasu. Wiesz, że nie było kurwa rannego kibla. Ten tor jest odrobinę zmodyfikowany, z tego względu, że to pomieszczenie jest trochę mniejsze niż taka normalna sala gimnastyczna. Możemy zrobić to na zewnątrz, ale nie wiem, czy dzisiaj chcesz, bo mamy minus 18 stopni. Śmiało. Nie możesz go dotknąć, ten ruch najlepiej przez bar. Biegasz, znowu przewrót, biegniesz. Zmieniam mety. Zaliczenie 13 sekund. Ok, gotów? Start! Zmieściłeś się, super. Dobra, zaliczone. Dobra. Bieg wahadłowy, 10 na 10. Czas. Dobra. Na komendę start. Biegasz. No i to też na czas. 30 sekund. Każde dotknięcie, próba niezaliczona. Gotów? 3, 2, 1. Go. Na styku wszystko. Się wydaje, ale jeden jakiś błąd chyba nie zaliczył. Panowie, miał być łatwiej. Na marginesie się ciągamy. Co tam dalej zostało? Wiesz co, mamy tak, spacer farmera. Czyli bierzesz talerz 20-kilowy, przenosisz na ławeczkę, zostawiasz, bierzesz kolejną 20 i łącznie pokonujesz dystans 90 metrów. Powinieneś się zmieścić w czasie. Czas start. Raz. Dwa. Wyglądało. 8 sekund zapasu. Okay. I ostatnia konkurencja będzie skok z miejsca. Wartość minimalna 200 metrów. Także myślę formalność. Panowie, chyba nie żygać mi się chce. Zaliczyłeś wszystkie konkurencje, także z mojej strony gratulacje. Podstawowy kurs za tobą. Podstawa jest. Dokładnie okay. Tak. Dziękujemy. Zobaczymy teraz, z czym to się... Możemy bawić się dalej. Nasze śniadanie na szybko. Normalnie jest owsianka, ale tutaj trzeba się przygotować, więc poszły 3 torebki ryżu. Będą na cały dzień. Twarożek, ryż, pudding czekoladowy, 2 jabłka. Znaczy w sumie jedno jabłko na pół podzielone. W tym sobie jeszcze rozrobimy shake'a białkowego. Nowy shaker jest z Blendigo. Do mnie podrzucili w ramach współpracy. Tutaj macie wersję numer 2. Z Blendigo 2, z Blendigo 3. Ta jest trochę mniejsza, ma 400 ml. Nowa ma 500 ml.
ml, ponad dwa razy więcej mocy i jak zobaczycie, no ma troszkę inne ułożenie, ostrzy, więc to cięcie powinno być bardziej skuteczne, no nie? Dobra rzecz w podróży, ja teraz jechałem pociągiem, nie jechałem samochodem, bo normalnie jestem takim świrem, że sobie generator prądu sam wożę i airfryera i wszystko. Natomiast jak zabrałem torbę, tylko kilka siatek, to akurat coś takiego w podróży na bardzo duży plus się sprawdzam i ładujecie to tylko za pomocą USB. No i wpisując kod iPad20 przy zakupach dokonanych w sklepie Blendy Go dostaniecie aż 20% rabatu na cały asortyment. Odnośnik do strony znajdziecie w opisie tego filmu, a sam kod jest ważny do końca lutego, więc pamiętajcie, udanych zakupów. Ale z tego wyjdzie dobra dwójka. Troszkę. Dobra. No gicior i od razu z tego pijesz jak z shakera w ogóle. Zrobię jeszcze raz, tak? Nie? No. Mhm. Mhm. Mieszanka bakaliowa, zobaczymy jak orzechy. Ultimate challenge. Nie da rady. leci, leci, czekaj. Jestem zaskoczony. Robi się. O, polejmy dyrektorowi. Mam nadzieję, że przeżyje to. Mega dobrze tu jest. Wychodzę z tego budynku, się czuję jak na jakimś takim resorcie na Słowacji, że wychodzicie, wszystko ośnieżone, zaraz jedziecie na stok narciarski. Tutaj pan gotowy już na snowboard. W kominiarce, żeby nie przemroziło nosa. Zajebiście tu jest. Ogólnie gdyby nie fakt, że jesteśmy naprawdę w zakładzie karnym, to serio dookoła wygląda jak z bajki, nie? Królewna Śnieżka tylko tutaj musi się pojawić. Zapraszamy. Dramat. Tak, oczywiście. Dobra. Wrota się zamykają. Widzimy się za 5 lat. Dobrze, proszę Państwa, musimy tutaj dokonać kontroli pobieżnej przy wejściu oczywiście. Każda osoba wchodząca na teren podlega kontroli, także... Dobra, zapraszam. Zapraszam przez rameczkę. Proszę, nie, no to spokojnie, mogę wyciągać. Cała ekipa badana, tutaj to nie jest normalne wejście, jakby to miało wyglądać dla osadzonego, tylko my jesteśmy jako goście, więc wchodzimy tędy. Jakbyście mieli zapłacić, żeby się znaleźć w takim miejscu, to ja nie wiem gdzie. Zamknięte, strzeżone miejsce. Zabezpieczenie, no nikt was tutaj nie okradnie. Jak będzie atak zombie, to jest najbezpieczniejsze miejsce. Tak jak z filmu. Tam chlebek ciepły wypiekany jest. Dobrze, zapraszam. Dobra, misja na dzisiaj, napić się szejka proteinowego z dyrektorem. Tutaj mamy dyrektora zakładu karnego, tak? No to my znajdujemy się w miejscu, gdzie pierwotnie był klasztor karmelitów Bosy. Cała historia tej jednostki to wiąże się z bitwą, która miała miejsce w 1621 roku. Bitwa pod Chocimiem. I podczas tej bitwy jednym z osób, które przejęło dowodzenie po hetmanie Chodkiewiczu, był Stanisław Lubomirski. To był właściciel Wiśnicza. On tam przejął dowodzenie. I kiedy ta bitwa już tam dochodziła, możemy powiedzieć, do końca, kiedy doszło do takich negocjacji tam pokojowych, to Lubomirski złożył śluby, że jeżeli ta bitwa zakończy takim powodzeniem dla wojsk polskich, to tu w najpiękniejszym miejscu w Wiśniczu funduje klasztor. Najstarsze czynne więzienie w Polsce, które do dzisiaj funkcjonuje. To ja tutaj zdróweczko, trzeba wstrząsnąć, zamieszać. Nie wiem do czego pan mnie to namawia, ale zobaczymy, to czy tutaj pan dyrektor da radę. Nie no, to jest po prostu napój na przedtreningowy, białkowy. Jest tam odżywka truskawkowa. No zobaczymy. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Na chlub? No. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Są ubrania dla osadzonych niebezpiecznych. Takie mają spodnie. Ale co, to są prawdziwe ciuszki? Tak, prawdziwe ciuchy. Osadzony pracuje, a ja w tym czasie idę do jego celi, nie? Przygotowaną celę jest. Sama świadomość tego, że wchodzę do prawdziwej celi, to jest już trochę przekraczające to, czego się spodziewałem. Ja tu budki przebieram, ale patrzcie, normalnie jest monitoring cały, podgląd. Siedzimy w prawdziwym więzieniu, za ścianą, tutaj już idziemy korytarzem, są sami więźniowie. Skazani na 20 lat, 15 lat, dożywocie. Normalnie taka akcja nie miałaby miejsca, bo zakładanie kajdanek odbywa się przez... kratę koszową. O drzwiach, dobra, otwór, no. Ale chciałem wam pokazać. Patrz w drugą stronę. Na mnie, na niego patrz. Zastań twarzą do ściany. Dobra, gotowy. No i generalnie... Prawdziwa cela,
plakaty z jakąś dupeczką na przykład, zobaczcie. No prycza 80 cm szerokości. Jedyne na czym się śpi, to jest chyba koc zwinięty w prześcieradło. Trzy osoby teraz tu są, maksymalnie mogłyby być cztery. I ja pierdolę. Co to jest? Monitor. A to dosyć mocne. A tam też te. No to jest jakiś... Mają tutaj chyba mniejszy rygor. Nieźle, jest prywatny kibel przynajmniej. Z jednej z drugiej. Blur, ale dupeczki są jedynie co panowie mogą się pocieszać wizualnie, nie? Obróć się tyłem i podejdź do mnie. Jak Joker z Batmana. I co? I macie na przykład sytuację, że ktoś się chce poprzeprać? Popuszczamy co? Krótkie kroczki, kajdaneczki, nieprzyjemne. Nawet sięgnąć głowy. No nie ma szans. Jezus, ładnie. Nie no, drama. Czy kiedyś ktoś na przykład spróbował was tak chwycić? Wiesz co, my teoretycznie tego pasa nie zapinamy. Ty a, ja sam. Ja ci teraz pomagam. No tak, okej, okay, czyli tak by nie było właśnie. Tak. Nie ma tu ogrzewania? Bo pizga jest srogo zimnym. Ja wiem, że jestem tu osadzonym, ale mam swoje prawa. Dziesięć lat poszło. Było miło, ale muszę spadać. 50 tysięcy polubień, subskrybujcie ten kanał, albo nie wyjdzie stąd cały. Który mnie to w kajdanki załapał? Teraz tak, mamy szybką zmianę okoliczności. Wyskoczyłem z munduru, awans. Teraz będę się mścił. Tak, brakuje nam jednego medyka. Mamy informację, że mamy pomieszanego celi jednego agresywnego. AMOO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 O
zrobić. Okej. Okay. Panowie, dostaliśmy informację, nie mamy za dużo czasu. Ustawiamy się w kominie. Czyli, jak widzicie, w celi znajdowały się dwie osoby. Zadaniem było zneutralizować niebezpiecznego osadzonego i udzielić pierwszej pomocy medycznej drugiemu. Odcinamy! Dobra, stabilizuj głowę! Stabilizuj, jak wyjadę, to zjedziemy na dół! Dobra, AJ, odcinaj jeszcze ten swój sznurek od razu. Powoli, jak wyjadą z agresorem, to zjeżdżamy na dół. Zjeżdżamy powoli, na trzy, raz. Dwa, trzy! Na ścianę! Dawaj plecak! Słyszysz nas? AJ, trzeba rozciąć koszulkę! Mamy zatrzymanie krążenia, proszę wezwać ZRM! Okej, dobra, wzywa! Po powieszeniu, nie puszczaj rąk z klaty! Dawaj, lecisz dalej! Dawaj, troszkę głębiej! Przygotuj mi rurkę UG! Odsuwamy się, wszyscy! Wszyscy! Dobra, AJ, wracaj, przechodzimy. Trzyść. Dawaj, leć klep. Dawaj. Zmęczyłeś się? Tak. 30, zmiana, yes. Tak? Słuchaj, co mówi AED i informuj nas. Jak będzie przerwa, to mów. Trzymaj resuscytację. Czyli? Spokojnie, czekamy na informację AED. Ciskaj. On losowo mówi, kiedy już nigdy nie wiadomo, kiedy jest skończyć. To jest defibrylator szkoleniowy, więc możemy sobie ustawić go tak naprawdę na każdy scenariusz.
Raz. Rozumiem. Mamy panowie zespół ratownictwa. Dobra. Dobra, przejmują. Przejmują od nas pacjenta. Okej. Kończymy w pełnym szpeju. Fajna robota, nie? Mało miejsca, świetne. Trochę stresu. Tylko w takich warunkach. Takie roboty to też jest nasza działka, nie? Nieźle. Ten pies to nieźle wjechał. Czyli panowie muszą być w stanie udzielić pierwszej pomocy do czasu przyjazdu właściwego medyka. I to teraz było pokazane, zademonstrowane, nieźle. No ale jeszcze z psem będzie jazdy dużo więcej. To mnie bardzo ciekawi, bo tutaj było bardzo mało pola do popisu. Już to też panowie mówią, że na spacerniaku będzie można to już zobaczyć, tak wiesz, na otwartej przestrzeni jak działa. I to jest fajna rzecz, której brakowało, bo pierwszy raz widzimy, jak rzeczywiście z psem są manewry i to jeszcze w warunkach rzeczywistych. To nie jest tak, że to tam szkolenie na polu, tylko normalnie wjazd z tym psem, mega. Ale bardziej mnie ten rzut krzesłem, stoliczkiem zrobił tak robotę, nie? Patrzę, o kurde. I w tym miejscu jeszcze dużo nas czeka, ale w międzyczasie teraz poznęcamy się nad panami i zobaczymy, ile wyciskają 50 na klatę, więc typowe wyzwanie, które zawsze robimy. Ława to jak na fotelu bym siedział. Były zastrzeżenia w komentarzach, no i w sumie trochę słuszne. Jeden tam wynik w desancie jest tak pod znakiem zapytania stawiany, bo ręce nie były do końca prostowane. No my to zaliczymy, ale powiedzmy musimy zwracać uwagę już na przyszłość, żeby te łokcie nie kończyły się tu, tylko żeby to było jednak do wyprostu, żeby było prawidłowo. Dobra, to co panowie? Ilu mamy kandydatów? Zaczynamy od najsłabszego teoretycznie, według was. Ja obstawiam najwyższego. Że najgorzej, tak? Dobra, czyli najdłuższe ręce, okej, okay, jedynka. Ja myślę, że tu pójdzie dobrze. O, raz, dwa, prosto tam, trzy, cztery, pięć, 33. 4 44 45 47 48 50 prosty łokcie wstawiaj 51 łokcie jest 51 powtórzę dobrze ale czytam raz dwa popro wyżej 3 4 18 skracasz 19 3, 45, 46, 50, nie blokuj się teraz na 50, tylko lecisz dalej. Dawaj. 7, 8, 6 dych, no góra. Kurwa, dobra, dawaj jeszcze, bardzo dobrze. Ja. 2, trzymaj to, łokcie blokuj. Daj klacie odpocząć, nie odpocznę. 62, a Jezu. Ale musicie trochę niżej chyba zejść na tej ławce, bo tutaj za bardzo obijane już było, nie? Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, 45, sześć, 56. Dawaj! 61. 8, jeszcze 2, 10. Ona już raz. Tam demona w oczach było widać. No. 68 to jest właśnie po drugie miejsce obecnie. Tak, no. Już ma wiedzieć, że jedna potrafi. Dobra, to czwarta osoba. Lecimy. I raz, dwa, trzy, 20, 1, 2, 30, 41, 40, 41, 42, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 6, 6, 8, 9, 7, łokcie blokuj, łokcie 7! Jeszcze jeden i będzie definitywnie, mocno. Będzie rekord, dawaj. 7, jest 7, dobra. Jest 7, 3. Okej, łokcie blokuj, dobrze. Jest 73, bardzo dobrze, w końcu, dobrze. 7-4, 5, 76, 77, 78, 9, 80. 80, o nie, tylko pilnuj łokcia, żeby, bo to kontroluj, bo to łatwo się wybić z tego, ale trzymasz to, jest 8-1. 8-2, no i siłowo.
61 powtórzeń. Bardzo, bardzo dobrze. Fajnie, bo już technika była złapana. O, zadowoleni tutaj Piotr będzie. No, kto najlepszy? O, dobra. Czyli co? Przykładową metodę obezwładniania gościa jedną w celi. Z metod, tak. Jedną z. Jedną z, tak, robimy. No to ja się piszę na rolę właśnie osadzonego, żeby było ciekawie. I mogę robić wszystko. Im więcej będę robił, tym więcej wróci do mnie pewnie rykoszetem. Więc trzeba się zastanowić, czy chcę z butem wjeżdżać, czy nie. Jestem ciekawy, jak to jest. Właśnie taki proces obezwładniania, no i oczywiście na mnie sprawdzony, bo jakże inaczej. To teoretycy mówią, że trzyma się. Zdradziła mnie! Pierwszy poziom będzie tak. Jesteś niebezpieczny, jesteś agresywny. Mamy rozpoznanie, że ćwiczyłeś sztuki walk, umiesz się bić, więc my też mamy utrudnione zadanie. Wejdą funkcjonariusze z tarczą obronną. Z tą tarczą, tym szykiem zostaniesz obezwładniony. Później zrobimy to samo, ale już bez tarczy. Może nie będę tak od razu się szarpał, bo też nie chcę dostać po mordzie. Tylko tak najpierw delikatnie, a później zobaczymy, czy mocniej. Jest taka zasada, bo jesteś pozorantem. Nie ma tutaj czegoś takiego odklepywania. Tylko mamy zawsze ustalone pewne hasło. Te hasło to jest musztarda, łatwo zapamiętać, nie? Jeżeli, to jest najważniejsze. Jeżeli krzyknie w jakimś momencie musztarda, czyli to nasze hasło awaryjne, chłopaki odpuszczają, ale ty wtedy nie możesz zaatakować. Nie możesz tego wykorzystać, żeby ich zaskoczyć, bo to jest awaryjne. A to pierwsza luźna, okej. Okay. Ale jestem zły. Za mało białka w moim daniu. Kreatynek jadłem przez 30 dni. To wy? Dajcie mi moje BCA. Jasne, dobra, spokój się. Dajcie mi moje BCA. Okej, dobra. Gdzie moje BCA? Zaklapuj sobie głowę. Przeżyję. 10 gram to całkiem dużo. Dobra. Uwaga. A co to, kajdaneczki? Trzech na jednego, panowie. Keczup, majonez. Jak to było? Musztarda! Kurwa, jak to boli! Ale musztarda, panowie, kurwa, zajmijmy! Ale mi zajebało całe na czasy. Co, żeście mi tak spinacze kajdany? A ty się szedłeś. Tak? Zobacz, co ci się stało, kurwa. Nie, no ale... Tak, ja stały zawias, nie? I potem kurwa kajdanki jak się przesunęły, ja mówię... Znaczy wiesz, kajdanki służą do unieruchomienia... Dramat, te kajdanki, no. Twoich dłoni, tak? Patrz, to już... To nie jest tak, dokładnie, że ty, jeżeli przewracasz nadgarstki, ruszasz rękami, to zawsze ci się będą uścierać. Dobra, i to był pierwszy. To był pierwszy element. Teraz drugi element zrobimy sobie taki. Znowu wejdą do ciebie chłopaki, znowu wejdzie ta grupa szturmowa. Tylko już teraz nie będą czekać, no, aż tarczowy zepnie cię do ściany. Czyli jeżeli zobaczysz tarczę, jeżeli zobaczysz, że oni do ciebie podchodzą, no to dojdź do tarczy, nie? Dobra. No. Byłeś tu wcześniej, czy nie? Bo coś zamysłowe. Większego mi dali. Z dwóch jednego żeśmy zbudowali. Na razie tylko mam bić, a później jeszcze w ogóle coś chciałem. Pierwsza scena była taka, że cię zepnęli. Druga scena taka, że ja łapię tą tarczę i chcę mu zrobić ją wyrwać. Przykładowo, żeby się nie uchronił. Gotowi? No i się cieszy już. Start! Ściana! 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 Ręce! Ręce wytuj! Ręce wytuj! Do przodu! Dobrze! Przekładanki, drogi! Daj drugą. Teraz. O, już czuję ten ból, panowie. Bo teraz tak, jesteś obezwładniony, masz kajdanki zapięte na rękach, ale to nie jest wszystko. My cię musimy z tego pomieszczenia wyprowadzić. My teraz funkcjonariusze dokonają kolejnych kroków, kolejnego etapu poprzez kontrolę pobieżną, wyprowadzenie cię z pomieszczenia, ok? 2, 3. Raz, 2, 3. Kolejnyk! Dobra, stop! Dobra, teraz słuchaj mnie, na 3,
będziesz stawał na kolanach. Siłeś? Tak. Raz, dwa, trzy. Na trzy będziesz stawał do góry. Trzy. Dobra. Stop. Nie no, trzeci to jest, wiesz, Olin. Ale z tych kajdanek to ja nie przeżyję, nie? To jest drama. Najgorsze te kajdanki są. Coś tam czułem, że miałeś gdzieś tam pod jajka, nie? Jakieś tam takie chwyty. Najbardziej gdzieś tam żuchwa mi trochę przeskoczyła i tlen mi odcięła, ale te wszystkie skubania w ogóle tak nie czułem, nie? Ale czułem, że parę razy, że było chyba, że tak mogłem odpłynąć. Ale tak go wytrzymałeś, tak mi wytrzymałeś. A ty blady trochę jest. Dużo, tak, nie, tak, bo to myślę, że było już tak, ja już ledwo oddychałem, tam było, wiesz, nie? Fajnie. Czy przynajmniej się też zasapali troszkę. Usatysfakcjonowani czy nie? Witam Was na oddziale zewnętrznym w Zabrzu, Aresztu Śledczego w Bytomiu. W tej części materiału panowie omawiali plan działania i przebieg szkolenia, które miało się odbyć dnia drugiego. Można powiedzieć, że dzisiaj oglądaliście teorie i ćwiczenia, natomiast druga część o służbie więziennej to już będzie jazda bez trzymanki, gdzie wszystkie nauki trzeba będzie wykorzystać w warunkach rzeczywistych, w starciu z osadzonymi w prawdziwym więzieniu. Jedzie!